może przysyłać je April Ryan. Dziękuję, April. A ja nazywam się Tom Nojek. Jestem ci bardzo wdzięczna. Popłyniesz z nami? Tak, do zobaczenia. Tak, bardzo ci zobaczymy. Strasznie dziękuję, bardzo dziękuję. Jezu, napisy się czasami nie zgadzały, ale dobra, okej. Mamy nawigatora, jejo. Super. Teraz gdzie mam lecieć jeszcze? Gdzieś jeszcze miałam lecieć chyba. Łajej, chcę się pożegnać z tymi wszystkimi. Może tej świątyni, gdzie ta świątynia była? Gdzie była ta świątynia jakaś? Tak. Teraz można to już przewyjść? Aha, że znowu zamknięte. Halo? Ten, panie mistrzom jakiś tam. Tobiasie, chcesz się pan pożegnać? O, teraz otwarte, kurde. A to niespodzianka. Tak, piąteczka, piątunia. Piątka z tej strony Miszura, 89GSPL. W zakończeniu odcinku znajdą się podróży, tak, niedługo odpływamy i trzeba się pożegnać. Mestrum Tobias. A, pogadać. Wróciłaś już ze swej wyprawy na północ. Dobrze znowu cię widzieć. Niepokoiłem się o ciebie. No super. Naprawdę martwiłeś się o mnie? Jak miło. I wiesz co? Udało mi się tam skopać tyłek pewnemu alchemikowi. Założę się, że nie sądziłeś, że będę w stanie to zrobić. Zatem przegrałaś zakład. Wiedziałem, że tak będzie. W końcu jesteś. Martwiłem się z powodu problemów na zachodzie. Co miałeś na myśli, mówiąc, przecież jesteś? Wybacz mi, że miałem pewne obawy, April. Powinienem był od razu ci zaufać. Oczywiście, że powinieneś. Odnośnie czego? Odnośnie prawdy. To ty jesteś tą, która będzie nas strzec przez 1000 lat. Ty jesteś równowagą, a równowaga jest tobą. Ty jesteś tą, której przeznaczeniem jest ten najcięższy ze wszystkich obowiązków. Jesteś przyszłym strażnikiem Eplu. 13. strażnikiem równowagi. Nie, nie to... No, 13. strażnikiem pechowym równowagi. To przesądzone. Miałem niestety pewne wątpliwości. Mogło to kosztować nas utraty równowagi. Popełniłem błąd, ale teraz wszystko jest pewne. Jesteś mocniejsza w równowadze niż ktokolwiek przed tobą. Zaklęty Cortez! Nic nie mówił o... Gdybym wiedziała, to nie przybyłabym tutaj. Raczej nie wiem, co bym zrobiła, ale na pewno bym się tutaj nie pojawiła. Może nie wiedział. A może wiedział, ale sądził, że mądrzej będzie ci nie mówić. Ale ja ci to powiedziałem, ponieważ nie możesz tutaj zostać. Jesteś zbyt cenna. Musisz odejść. Nie chcę odchodzić. Musisz, April. W chwili, gdy rozmawiamy, Tyrenowie gromadzą siły na granicy Ioid. Wróć w przyszłym tygodniu. Prosi nam oblężenie, a wtedy nie mogłabyś opuścić miasta. Dziś po południu mam zamiar wejść na pokład statku, na Alesję. A więc płyń. Wyspy są daleko stąd, a Tyreni nie mają statków. Zanim wyruszysz, chcę ci coś dać. Szukałem tego w enklawie przez całą noc. Sporo kurzu zebrało się na tym przez 1000 lat. Ach, Tobias! Nie mogę przyjąć niczego tak cennego. Nie przyjmujesz tego. To należy do ciebie. Ojcowie mieli to tylko przechować do dnia, gdy zjawi się 13. strażnik. I oto jesteś. Proszę, weź to. Co to jest? Kolejny kawałek dysku? No. To talizman równowagi. No. Wie o nim zaledwie kilka osób. Wspomniano go tylko w jednym tekście, w świętym piśmie połączenia, które stanowi jedno z 13 świętych pism równowagi. Jakie jest jego przeznaczenie? Święte pismo nie wspomina o tym, ale należy on do ciebie. Jestem pewien, że pomoże ci, kiedy odkryjesz jego przeznaczenie.
promieniuje bardzo silną magią. Dzięki Tobias. Naprawdę to doceniam. Choć wolałabym nie musieć go przyjmować. Jesteś strażniczką, dziecko. Czeka cię los chwalebny i straszny zarazem. Ale takie jest twoje przeznaczenie. Jeśli je odrzucisz, odrzucisz też naszą przyszłość. Ale ja wierzę w ciebie. Tego się właśnie obawiam. Co będzie jak z Bartolem? Równowaga chroni. Równowaga daje moc. Zaufaj równowadze. I zaufaj sobie. Do widzenia. Szczęśliwej podróży. Oj, coś jest w pamiętniku. O kurde. Żeby nie to... Nie weszło mi w nawyk. Dobra. Środa rano. 2 sierpnia 2209 roku. Westrum Tobias powiedział mi, że mam zostać następny... że mam zostać następnym już 13 strażnikiem. I że moim przeznaczeniem jest strzec równowagi przez 1000 lat. Nie można mówić komuś o czymś takim bez żadnego ostrzeżenia. Tobias nawet nie zwrócił uwagi na to, że jestem tylko normalną dziewczyną. Gdybym się wychowała wiedząc, że pewnego dnia skończę w jakiejś wieży pośród nicości i będę tam musiała zostać przez 1000 lat, to może, ale tylko może mogłabym to jakoś zaakceptować. Ale nie tak, to niesprawiedliwe. Mam plany na przyszłość, przyjaciół, może nie aż tak wielu. Ale zawsze rodzinę, cokolwiek. Dla nich w tym momencie znaczę. Cokolwiek dla nich znaczę, dobra, w tym momencie. Za 1000 lat nie.